most amazing. Siema, siema! Witajcie na kanale Bez Spiny, ja jestem Maciek. Moja rodzinka jest tam pod drzewem w cieniu. A my tutaj się powoli przygotowujemy do nurka. Ten gość tutaj, duży gość. I say a big guy, eh? Kawał chłopa, Justin Carmack. Ma swój kanał, który się nazywa Critter Hunter. No i gość robi świetne, naprawdę świetne vlogi spod wody, pokazuje różne makro, zna się na tym. Ja oglądałem go już wcześniej, a dzisiaj po prostu nadarzyła się okazja i zaprosił mnie, żebyśmy wspólnie zanurkowali. Także no niezmiernie się cieszę z tego powodu, bo on naprawdę zna się na życiu morskim lepiej ode mnie. Także jeśli coś znajdziemy fajnego, on na pewno będzie znał nazwę, a ja niekoniecznie, nie? I podobno ma być tutaj bardzo dużo ośmiornic, także na to liczymy, że dzisiaj nurkujemy z ośmiornicami. Yes, sir? Let's get wet. Let's get wet. Tak jest. What's the name of... Alex. Our... Alex, no, you. Alex? Alex. Alex. Yeah. So to jest Alex. Alex jest filipińskim dive guide'em, tak? Przewodnikiem. I on po prostu widzi wszystko tego, czego my nie zauważymy. Eh? He can see everything which we cannot see. Eh? So we, dlatego też jesteśmy zadowoleni, że jest z nami, nie? Bo on wszystko znajdzie. Okej. Okay. No i tu mamy jeszcze znajomych Justina, którzy będą z nami nurkować, także też takie w sumie międzynarodowe towarzystwo się zebrało. No a Marikar z Antkiem sobie posiedzą na plaży. Magdalena też jest z nami. Zaraz tam do nich podejdę, nie? Także jest dobrze. W ogóle takie dość ciekawe miejsce. Ładna zatoka tutaj jest. Popatrzcie, ile jest łodzi nurkowych. Te wszystkie łodzie służą głównie do nurkowania i do wycieczek na APO. No i plaża, nie? Ta plaża to jest ta sama plaża, na którą my jeździmy, tylko ona jest po prostu strasznie długa, się ciągnie kilka kilometrów. A tutaj niedaleko jest taki drogi resort Pura Vida. Sikihor, APO Island. I Isla Familia. You have both for Magda here? All is here, you don't need anything, yeah? Huh? You don't need anything, we bring all here for you. Yes. Mleko pi. Tell me, how you like it here? City tour? Yeah, Sikihor. Sikihor. Antek. Apo. Apo Island. City tour. Ośmiorniczka, którą widzicie na zbliżeniu, to ośmiorniczka Mototi. To jest kuzyn Blue Ring Octopusa. Oboje są strasznie jadowici. Posługują się tetrodotoksyną i mają jej tyle, że są w stanie zabić 20 dorosłych ludzi. Po ukąszeniu zostaje wam tylko kilka minut życia i później następuje paraliż nerwów oddechowych i... No i się dusicie. Nie ma na to antidotum żadnego. Ten cudak, którego widzicie, to po naszemu Rawka Błazenek. Nie wiem, skąd oni biorą te polskie nazwy. W każdym bądź razie charakteryzują go oczy, które są najbardziej rozbudowanymi oczami wśród wszystkich zwierząt na planecie. No warto sobie trochę poczytać o tym, bo nawet ciężko wyobrazić sobie, co on może widzieć w porównaniu do człowieka.
Tutaj możecie zobaczyć, jak Rafka łapie ośmiorniczkę Mototi. No ale udaje jej się uciec. Znaleźliśmy to, co zawsze chciałem zobaczyć na żywo, czyli flamboyant cuttlefish. Cuttlefish to mątwa, można przetłumaczyć tą nazwę jako mątwa Pfefferiego. Co charakteryzuje tą mątwę, to jako chyba jedyna mątwa potrafi chodzić, co widzicie na tym wideo, potrafi chodzić jak ośmiornice, czyli używa swoich ramion, no tak jakby miała nogi. I te mątwy również są toksyczne, zawierają tetradotoksynę, aczkolwiek jedne źródła podają, że w bardzo małej ilości, nie zagrażającej ludziom, natomiast inne podają, że zagrażające. Także wiecie, no lepiej zawsze uważać i po prostu nie dotykać pod wodą nic. Nie dotykać tego, czego się nie zna. Ośmiornice to bardzo inteligentne stworzenia, cały czas trwają badania nad nimi, tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy na temat ośmiornic. I ośmiornica kokosowa jest tego przykładem, bo jest to ośmiornica, która potrafi używać różnych rzeczy, które znajdzie jako narzędzi, na przykład stąd jej nazwa, bo potrafi sobie wziąć łupinę orzecha kokosowego i używać jej, założyć na głowę i chodzić na jak człowiek na dwóch ramionach. Także no, jest to bardzo, bardzo śmieszny widok. Potrafi używać też muszli, wchodzi do muszli, nakrywa się muszlami lub właśnie tymi łupinami kokosu. Także no, jest to bardzo ciekawe zachowanie i szczególnie ten jej chód też. No tu akurat nam się nie udało nagrać, jak one chodzą. No tu może przez momencik. Ale kiedyś może się uda nagrać taką ośmiornicę kokosową z kokosem na głowie, to by było super. Octopus! And flamboyant cuttlefish. Very good. Nice evening. People have nice evening here. Happy birthday. Więc wylądowaliśmy w resorcie Bucky Divers w Darwin, niedaleko tego miejsca, pod które często jeździmy tam pod tym drzewem, gdzie mieliśmy na noc zostać. Careful up! O, o, o! Aha, widzisz? Głęboko! No, go there! Go! No, you go there! Oh. Now he will be scared. Więc tu zrobimy drugiego nurka. Po tym nurku w wielkim prądzie, ale no tam.
Mnie się bardzo podobał ten nurek, nie? Mimo że był taki mega chaotyczny. Uważaj, synek. Znaleźliśmy dwa rzadkie gatunki ośmiornic, czyli mototi i kokonat octopus, czyli ośmiornica kokosowa. No i w końcu zobaczyłem na żywo flamboyant cuttlefish, czyli mątwę, nie wiem jak to się po polsku mówi, ale no zajebiste to było, nie? Także jeden nurek i tyle niesamowitych rzeczy znalezionych, to się rzadko zdarza. Ale wiecie, no to jest tak, więcej oczu. Antek, uważaj. Nawet widzicie, Magda też jest z nami, chyba chce popływać w basenie. Babe, she looks like she likes to swim in the swimming pool. Więc no nieźle, nie? Nieźle, naprawdę niezły nurek. Także nurkowo jestem dzisiaj zrealizowany, nie? Nawet jak nic nie znajdziemy podczas tego drugiego, to i tak jest ok. Mureny śnieżne są tutaj dość popularne, ale w tym miejscu akurat fajna sprawa, bo były dwie koło siebie, dlatego zaczęliśmy je filmować. Wunderpus nie ma polskiej nazwy z tego co się orientuje. Natomiast ta ośmiornica też jest dość ciekawa, bo w sytuacji zagrożenia potrafi odrzucić jedno z ramion, czyli coś jak jaszczurka odrzucająca ogon. Ośmiornice się w ogóle bardzo szybko regenerują i takie ramię odrasta jej gdzieś w przeciągu 100 dni, także ona odrzuca ramię, zostawia to drapieżnikowi, a sama ucieka. Jest często mylona z inną podobną ośmiornicą, która się nazywa Mimic Octopus, ale Wunderpus nie zmienia wzorów na swoim ciele, czyli jakby te wzory są zawsze stałe, ona tylko zmienia kolorystykę. Natomiast Mimic zmienia wszystko i Mimic ma jeszcze białe linie wzdłuż ramion przy przyssawkach, także no w ten sposób łatwo je odróżnić.
ośmiornica algowa również potrafi chodzić jak ośmiornica kokosowa na dwóch ramionach. Ona bardziej słynie z tego, że potrafi wychodzić z wody i przemieszczać się między jeziorkami odpływowymi, no i szukać tam swoich ofiar. Także no, potrafi wyjść na ląd, przejść się do kolejnego jeziorka odpływowego, no i tam szukać kolejnych ofiar. Przewaga chodzenia na ramionach jest jeszcze taka, że w czasie, gdy ośmiornica się przemieszcza w ten sposób, cały czas może korzystać ze swoich zdolności kamuflażu. Natomiast jeśli zaczyna płynąć przy użyciu syfona, wtedy no, zmienia barwę do takiego naturalnego koloru, jakby traci możliwość kamuflażu. Tutaj całkiem ładnie mi żółwik zapozował do ujęcia, także fajne ujęcie zrobiłem. Mątwy, podobnie jak ośmiornice, mają zdolność kamuflażu. No i tutaj możecie zaobserwować, jak ten flamboyant cuttlefish cały czas zmienia kolory. To w taki sposób pulsacyjny. Technika zmiany kolorów u tej mątwy jest znana jako rapid neural polyphenism. Nie chcę tego tłumaczyć na polski. Aby osiągnąć ten efekt, mątwa wykorzystuje szereg komórek, a mianowicie chromatofory, iridofory i leukofory. Ładny ślimak nagłoskrzewny. Niestety nie wiem, jak się nazywa. No, to musiałbym się znowu zapytać Justina. Jesteśmy po drugim nurku. Tutaj sobie rozmawiamy. Justin pokazuje, co tam się nagrało na jego aparacie. Na jego aparacie. Z Rosji jesteś? Ja. Z jakiego miasta? Gorad? Moskwa. Z Moskwy. No. Dzisiaj chłopak jest z Moskwy, też youtuber. What's your channel? Alex Kosz. Alex Kosz? Alex Kosz. Możecie sobie sprawdzić. No i tak opowiadamy sobie, co tam się nagrało, co żeśmy widzieli. No i widzieliśmy znowu drugiego flamboyant cuttlefish, czyli mątwę jakąś tam, nie wiem jeszcze, jak to po polsku nazwać. Ogólnie drugi nurek 90 minut. 90 minut byliśmy pod wodą, także całkiem długo. Jakieś te ślimaki nagoskrzelne, inne dziwne gadżety. Ja już nawet nie pamiętam, co tam widzieliśmy, bo mi się to wszystko pomieszało dzisiaj, nie? Ale, no ale zajebiście, nie? Naprawdę zajebiście. Dawno nie miałem takiego świetnego dnia z nurkowaniem. Zawsze chciałem zobaczyć te flamboyant cuttlefish. Dzisiaj zobaczyłem dwa, plus jeszcze ten mototi, ośmiornica mototi i ośmiornica kokosowa. Także to jest też coś, czego się często nie spotyka. No tutaj akurat właśnie można częściej to znaleźć. Także ja jestem mega szczęśliwy, jest zmęczony, ale szczęśliwy. No mam nadzieję, że wszyscy mieli fajny dzień, bo
końcu byliśmy na zewnątrz, na plaży, także... O, Magda! Magda też miała fajnie. Widzicie, basen. Basen już jest pusty za mną. Także jeszcze tu pewnie chwilę posiedzimy i będziemy się zwijać do domu, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No ja mam nadzieję, że jeszcze ponurkujemy trochę z Justinem razem, bo kurde, no dla mnie to jest gość, od którego mogę się nauczyć czegoś, nie? Także super sprawa, nie? Super sprawa. No.